Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Dziś porozmawiamy o zabawach węchowych. Lecz nim zaczniemy, niech wleci intro. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zabawach węchowych, które mają na celu zmęczyć psa. Ale nie w taki fizyczny sposób jak długotrwały spacer, a taki domowy sposób na to, żeby psa dodatkowo zmobilizować, zainteresować innymi bodźcami. Pokażę Państwu jedną metodę, którą można skonstruować samemu, druga niestety to kupna i trzecia, do której nie potrzeba żadnych środków finansowych. Zacznijmy od pierwszej zabawki. Jest to tak zwana mata węchowa. Oczywiście można ją kupić w wielu sklepach, w różnych przedziałach cenowych. My natomiast stwierdziliśmy, że skonstruujemy taką matę samemu. Oczywiście też jest mnóstwo filmików w internecie, jak taką matę zrobić. Ja tylko pokrótce powiem, co z czym się je. Mianowicie do stworzenia takiej maty posłużyła nam najzwyklejsza gumowa wycieraczka, którą dostaliśmy w Castoramie za naprawdę niewielkie pieniądze, i dwa koce pocięte na paseczki, poprzeplatane przez otworki, tworzą właśnie taką matę. Do wnętrza tej maty wcieramy czy wsypujemy kilka smakołyków. No i zadaniem psa jest odnalezienie tych smakołyków poprzez wykorzystanie jego umiejętności węchowych. Drugim rodzajem zabawki, którą mamy, którą dysponujemy, jest zakupiona w TK Maxie zabawka edukacyjna, węchowa, tutaj zwał jak zwał. Oczywiście rozstrzał cenowy jest przeogromny, ale na co też warto zwrócić uwagę, to poziomy trudności. Są poziomy dla psów początkujących z takimi zabawkami, średnio zaawansowanych, czy też bardziej zaawansowanych. Ta tutaj prezentowana należy do zabawek raczej tego poziomu podstawowego. Natomiast też sprawia ogromną zabawę dla psa. No a ta prezentowana tutaj ma też kilka wariantów, które można zastosować. W różnych miejscach te pokryweczki można ulokować. I oczywiście nie pod każdą też trzeba smakołyk włożyć, dzięki czemu za każdym razem można delikatnie zmodyfikować rozlokowanie tych smakołyków, dzięki czemu pies nie uczy się standardowego mechanizmu rozbrajania takiej zabawki. Dużym atutem tego typu gadżetów jest to, że są tworzone w taki sposób, żeby były pancerne, tak, ażeby pies przy pierwszym czy drugim kontakcie z taką zabawką, zwłaszcza kiedy bardzo chce dostać smakołyka, nie zniszczył jej zbyt szybko. Trzecią zabawą, najmniej kosztowną, a w zasadzie bezkosztową, jest zabranie psa na spacer i wrzucenie mu kilku smakołyków w trawę. Dzięki czemu pies będzie mógł sobie pobawić się w szukanie tych smakołyków. I tutaj nie ogranicza nas żaden koszt, żadne specjalne miejsce. Po prostu najzwyklejszy spacer, najzwyklejsza łąka, kilka smakołyków wrzuconych w trawę. Przedstawiliśmy Państwu trzy nasze najczęściej stosowane zabawy węchowe. Jeśli macie
pomysły czy własne, sprawdzone patenty, jak można jeszcze zainteresować psa, jak można go zmęczyć węchowo, proszę piszcie w komentarzach. Jeśli filmik wam się podobał, proszę zostawcie łapeczkę w górę. Zachęcamy do subskrypcji i zapraszamy do następnych odcinków. Cześć!